Siemaneczko, jestem Pepetym Games. Witam was w moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie kościół pojechać, widzicie? Nastawem od mojego byłego szefa, nowego znajomego teraz już. Miał taką ocieczkę Pettingera. Powiedział mi, że może mi poczytać, jeśli nie chce, żebym przyjeżdżał, Na taki area trochę sensu nie ma. Więc pożyczyłem u niego. Tam zapłaciłem, no wiadomo, parę groszy, żeby nie było, że za darmo. A więc tak sobie wziąłem, dobra, nawet nie będę sobie chyba dziwić zamykał, bo to nie ma sensu. Oczywiście case nogi przygotowany w razie W. Czekać tylko teraz, żebym sobie teraz bieg dopasował, bo też nie chcę za szybko jeździć. Jednak trochę tu dobrze było to zmienione. A widzicie? Nadstawka przy przyczepie, dokładnie przy dwóch przyczepach, ale szczerze tniemy na jedną przystawkę, znaczy na jedną przyczepę, z tego względu, że i tak jak ja sobie tnę sam, to nie ma sensu moim zdaniem się pępić i jeździć na te przyczepy. Mam tu bliziutko, przez żyto sobie przejeżdżam, jak chcę do czego, to muszę tylko pociąć ewentualnie żyto, to wszystko, więc tylko tak trzeba na szybko to zrobić. Troszeczkę tam gdzie niegdzie widzicie pozostawało, no ale coś tam trzeba było pokombinować. Tylko poprosiłem tutaj, żeby ktoś właśnie tego szefa, żeby przyjechał tutaj do mnie, no, żeby ten jechał po trasie, to tylko wziął mi tu, wyciął ten, można powiedzieć, tą stronę, żebym mógł sobie po prostu komfortowo tutaj wykręcić, no, bo tamtej strony to się nie przejmuje, moje żyto i skrajniaki tak samo było wyciną, więc wiecie, no jeden przejazd tutaj był i finito. Na razie jest dość dobrze sypie, powiedza, tego nie mogę powiedzieć. Długi zestaw, bardzo długi zestaw. Powiem szczerze, jak się fajnie przyczepia, bo jak będzie taka miała droga przyczkania, pogadam szefem, może taką przyczkanię właśnie od niego odkupi mi tą przyczkanię, bo za fajnie mi siedzi do przyczkania. Bo naprawdę jest fajnie. Wiadomo. Gdyby wolę było jakieś miałe większe, komfortowsze, no to można byłoby przyczkanie wziąć i by było luksus. Ale niestety tak po prostu nie jest. I trzeba sobie tutaj radzić, czekajcie, bo ja teraz muszę jechać nie od skrajniaka, tylko pojechać chyba do tamtej strony. Teraz to nie wiem jak to w ogóle zrobić. No chyba tak zrobimy właśnie jak wspomniałem. Puścimy, troszeczkę tu przetniemy. Wiecie, jak lekko sobie najadę na żyto, to się nic nie stanie, żyto się trochę dognięcie i będzie elegancko. Tak muszę jeździć. Niestety muszę jeździć sobie tam, bo nie będę przejeżdżał, leciał teraz po case'a, żebym teraz sobie tutaj wziął. O, dobra, już jest pełno, niestety troszkę tak trochę te przyczepy mają pewny efekt, no ale to nic na to nie poradzi człowiek. I tak trzeba się cieszyć z tego, że w ogóle można jakoś na nie zbierać. Ja swoje autosanki stare, można powiedzieć, nie ogarnąłem. Stawki po 2000, 2500 mi wyszły na stawki, to nie jest jakiś duży pieniądz, a komfort na pewno lepszy. O Jezu, nie to chciałem wcisnąć, chciałem to wyciąć. Za sobie tutaj wstanę. Dziwne. Dobra. Siadamy do małego, nie gaszę, tam tyle, to tam nic się nie stanie. Wszystko podjechałem. Ale to nic. Powiem szczerze, że chyba będę chciał ogólnie myślę o wyjściu z pojedzę na kiszonkę. Z tego względu, że jest brak, dla mnie jest ludzi tego. I myślę o wyjściem z pojedzy. Właśnie na kiszonkę. Chyba muszę do gdzieś więcej kiszonki robić. Bo mówicie, że ja mam problem teraz, żeby to ogarnąć samemu. Ale z drugiej strony też może nie jest tak źle, nie ma co narzekać. No ale teraz tak, na którą mamy stronę? Mamy na lewą. Ja już ogólnie przywiozłem tu około 40 ton pojedzy. Myślę, że tak ze 120-130 ton powinno mi chyba starczyć. Tak mi się zdaje. No to jest prawie 15 ton ładowności. Czekajcie, nie. Pojedziemy sobie od tamtej strony. Teraz tak na ten kantu zauważymy. Bo ja teraz spałem sobie właśnie od strony szopy. Więc sobie teraz to zmienimy. Ogólnie silnik, jak widzicie, jest w innym miejscu.
już nie jest przy, tak można powiedzieć, hali, tylko jest, nawet nie przy hali, bo na razie hali to jeszcze nie mamy, hala niedługo będzie. Bo to myślę, że to ostatni odcinek z września, więc myślę, że na październiku powiedzieli, że już będą przyjeżdżać, będą ogarniać temat, więc myślę, że dotrzymają słowa chłopaki i tę halę mi postawią. Bez żadnych tutaj problemów. Taki był układ. I myślę, że dotrzymają słowa. Będzie elegancko. Czekaj, trzeba podgonić na pusto, to można sobie jechać. Widzicie, tam też długa stoi. Przygotowana. A to właśnie szefem też gadałem, byłem szefem. Czy nie mam jakieś przyczepy? Ewentualnie do tego. Więc wiecie, no się to jakoś tutaj trzeba współpracować. Wiadomo, że te przyczepy nie są jakieś tutaj cudowne, ale są kiszonki, może będą miały adekwatne. Więc niech tak będzie. Dobra, teraz tak, podjechać. O kurna, nie to chciałem. Dobra. Dobra, i lecimy. Żeby kręcić mi kurwa nie wiem. Jeszcze. I tak. Ostatni odcinek z września. Będziemy właśnie siać pszenicę, będziemy siać sobie na już na październiku, bo jednak będę tam siał po tej hali, będę sobie siał właśnie w październiku, bo jest taka możliwość, więc po co tego nie skorzystać, więc w październiku będziemy sobie siać pszenicę. Troszkę pszenicy będziemy mieli, bo będziemy mieli 3 pola pszenicy, więc naprawdę jest no spore aha w tym momencie pod to. Więc no tragedii nie będzie. Pokoleca przy domu, tutaj poprzężycie i prawdopodobnie po owsie znowu będzie kukurydza. Tak fajnie mi wyjdzie. No zobaczymy jak hektarowo wyjdziemy, może gdzieś tam jeszcze coś dokupimy na szybkości. Ewentualnie jakąś dzierżawę weźmiemy, on troszeczkę go ściąga, no ale to nic się nie dziwić. Jednak tutaj to jest taki, nie jest taki kuźwa skrawek, który to naprawdę ściąga i to pest. To jest tym balastem z przodu, którego nawet nie zmywałem, musiałem balast, zatem wyjechałem w jedno miejsce, bo mam bez balastu, by tam jednak nie pasowało, do znajomego jechałem wymagać mu ulegać, on miał człowiekiem, więc mówię, ale zobaczcie, ta człowieka będzie w ogóle radziła. No i fajny ma pług, człowieczkę, obrotówkę oczywiście. I powiem szczerze, że gdybym miał pieniądze, to bym sobie tą człowieczkę pług od niego odkupił. Naprawdę zajebista maszynka, można powiedzieć. Bo to był Pottinger Servo chyba. Nie chcę zgadywać dokładnie, co to jest za pług. Ale jakiś Pottinger na pewno. Bo Pottingerkiem sobie właśnie ułamałem znajomego. Nie pamiętam, co ten pucek mnie był, czy był tak lekki na ramię, że to jest masakra. Taki leciutki. Odpalmy. Odpuśćmy. Sobie to pnijmy troszeczkę, żebyśmy chociaż ten jeden przejazd mieli ogarnięty. No nie jest tak źle. Myślałem, że trochę gorzej to będzie szło. Wiadomo, przyczepa i tak dalej nie powala pojemnością. By nie patrzył. Dobra, i tu więcej już nie mogę sypać, bo już więcej nie ma sensu. Nie ma sensu, bo i tak się nie idzie dosypywać. U mnie monotonia jest pod względem kukurydzy. No odcinku tam z kukurydzy. Ciekawe, czy mi wszystko pójdzie na kieszonkę, czy jeszcze coś na jednówkę pójdzie może? Zobaczymy. Fajnie byłaby troszeczkę ziemnóweczki jeszcze zapał, ale to zobaczymy później. Dobra, teraz tak sobie ustawimy. Proszę nic nie stanie z żytu. Absolutnie.
Dobra, cofamy. Ok, zostaje po pindzie. Ale to wam... Nie ma tragedii. Dobra. I tak 120 ton mi się tak do pewności powinno mi starczyć. Bo tak, jeszcze mam teraz pokoś siana, który teraz muszę wyrzucić i sobie zgrabić. Tylko słońca będzie troszeczkę więcej. Teraz fajna pogoda, bo akurat troszeczkę słońca jest. Spadło mnie jeszcze na dniach, sobie to przewrócę. Sprasuję i powinno być. Czekajcie, po co tak robię, jak i tak będę. Tempo macie jeździ niestety. Mam 50 ton. Faktycznie, co my tam w tym momencie przejechaliśmy? Tyle co nic. Prawdę mówiąc, jedyny tylko minus tego, że mamy tylko na boki bysyk. Cztery nadstawce na tych nadstawach, ale to powiem szczerze, mi to nie przeszkadza, bo i tak pewnie jeszcze jedną szczepę wysypiemy i będziemy pewnie uniatać, bo tak wiadomo, żeby coś więcej było. A mniej więcej będę wiedział wtedy, jaki mam tonaż tego wszystkiego, bo tak liczę 120 ton. Chyba, że tam naprawdę troszeczkę mało zostanie, no to już tego nie będę kombinował, nie będę kombinował, robił, tylko będę po prostu już ogarniał sobie temat kukurydzy całkowicie na kieszonkę, tak? To też nie odwala w lipy. Ale tak patrzę, to już tam jeszcze pół pola chyba nie jest ścięte, więc może zobaczyć. To kombinować. Brakuje jeszcze jednego pola na kieszonkę, na zianówkę. W tym momencie, szczerze mówiąc. O, jeszcze elegancko sobie dosypała. Pieczkarnia, z daleka. Dobra, i tak sobie cofamy. Pik, pik, pik. Akurat muszę tego drugiego case'a, dobrze mam. Powiem szczerze, że gadałem właśnie z szefem. To on mówił, że tutaj ta sieczka nie potrzebuje co najmniej 100 koni. Ja mam 115, powiem szczerze, no to czuć. Nie oszukuję się to czuć. W tej mocy, że on jednak ma trochę co robić w tym tej sieczkami. No wszystko, dobrze i tak troszeczkę do przodu poszliśmy, bo to chyba 3 czy tam 4 rzędy bierze. Patrz, nie, 3 rzędy bierze. A na tym roku robiliśmy sobie jedną rzędówkę. Też poszło, tylko że było tam bardziej klarowne pole moim zdaniem. Powiedzę w tym jakoś tak niezbytnio nie wypaliło mi to. Ja bym chciał, no ale wiecie, no nie liczyłem, że aż tak będzie mocno to wyglądało. Myślałem, że jeszcze gdzieś tam na szybko to kupię, ale jednak to nie wypaliło wtedy. Ale nie ma co płakać. Pod tym względem fajnie to i tak idzie. Cała ta robótka. No tutaj co, no myślę, że to raczej będzie soja. Pewnie gdzieś myślę na wiosnę. Trochę areałów trochę będziemy mieli na wiosnę. Właśnie odnośnie tej soi, bo soja planowo będzie, żeby wam nie zebrać. Pożycie na pewno będzie soja. Tam jest 2 hektary, 2 hektary właśnie będą soi, więc myślę, że to jest kawałek, to jest 60 chyba, albo 30 w tym stylu. Więc no ponad 2 hektary głowy powinniśmy mieć tutaj ogólnie soi, więc zobaczymy jak to odda. No w tym roku naprawdę jedno z nielicznych roślin, które oddało naprawdę fajnie pod tym względem, ale bo zboża tak ogólnie nie oddały, pszenżyto to jeszcze jako tak pojrzyto, no ale ta pszenica jest tak średnio, powiem szczerze, że średnio to oddało, no ale będę mu płakać, też nie ma po co. Chyba już to pnijmy, tak? Chyba trudno. Będziemy trochę mieli staty, no ale to miast tak i też bywa, żeby te staty też muszą być liczone tym. Dobra, to już możemy sobie tak pojechać. No trochę lipa jest, wiecie, no to jest. Tak trzeba jechać, jeździć, no ale co zrobić? Uroki takiego gospodarowania tutaj. Tragedii nie ma. Naprawdę tragedii nie ma. Więc
Nie ma co płakać, byłoby bywało gorzej i też się robiło. Dobra. Teraz tak. Odpalamy styczny. Możemy podjechał. Ale przełożenia w tym kecie to fajne są z jednej strony. Taki kurna. Powiem tak, nie oszukuję się. Ten odcinek nie jest taki zajebisty. Ale jednak tą akcję trzeba zrobić, aby nie było. Więc co zrobić? Takie życie, proszę Państwa. Więc. Chyba teraz może pojedziemy chyba faktycznie może od tej strony by pasowało. Pasowałoby to dobra. Tempo macik 3. Sobie ustawmy. Powolutku, proszę pana. I pojemy. Ogólnie chyba taki synod będzie ogólnie ostatni raz. Myślę, że będę się starał na przyszły rok już sobie tu betonowy synod zrobić no kiszonek z tego względu, żeby troszkę komfortowiej było. I na przy takim już gospodarce, takiej gospodarce jaką posiadam, to już powinno robić synod betonowy. Ale na razie hala łukowa jest tak, hale łukowe, przepraszam, to już ale koszt będzie jebitny w tym roku. Inwestycja potężna. Bo tak z chłopakami gadałem, troszeczkę mniejsza hala łukowa będzie i to nie będzie bardziej wyblaszana. Takim pokryciem właśnie foliowym, czy jakby to nazwać. Oczywiście ta jedna. Druga normalna będzie już normalnie metalowa, wszystko elegancko. Żebym to po prostu, wiecie, no chcę mieć taką halę, która tam, wiecie, nam przyczepić na coś, to nie jest mi jakaś tam hala potrzebna, kosmiczna, żebym tutaj musiał cudować. Więc jedna hala będzie właśnie standardowa, tak powiem. Czyli... Czyli właśnie będzie blaszana. Nasze blachy. Druga właśnie taka będzie z pokrycia foliowego, coś w tym stylu. To by trochę taniej poszło. No i z tego co wychodzi, no to wychodzi mi jest to 10 po pierwsza, a druga będzie mi wychodziła połowę tego, więc no to 55 tysięcy. No to tragedii już wtedy nie ma, co nie? No oszukujmy się, no jednak dać 200 tysięcy, a dać 165 tysięcy, no to jest już naprawdę spora różnica. A zobaczycie to wszystko już myślę, że na tym odcinku. Myślę, że chłopaki teraz będą wszystko ogarniać. Już na spokojnie. Już będą przyjeżdżać pewnie pojutrze. Już będą to właśnie montować. Jest tam przygotowane wszystko przez nich, przez firmę całą. Myślę, że będzie miodnie. Myślę, że będzie miodnie. Mi to będzie pasowało. Mam nadzieję, że im też. A jeśli to wszystko będziemy współpracować, myślę, że gdzieś jeszcze taka hala powstanie na pewno, bo oni naprawdę tych konstrukcji mają dość sporo, więc myślę, że będziemy troszeczkę pracować. Na pewno to na tym się nie skończy, bo troszeczkę mam wizję inną tutaj, tą związaną, ale zobaczymy finalnie, jak to wszystko wypali, no bo to też mnie nie są tanie rzeczy, tak powiem, pod tym względem. No więc... a na razie mówię, dwie hale, jedziemy już hurtowo, można powiedzieć, bo nam przybył detaliczny, czyli miał być zamówiona jedna hala, no ale teraz stwierdziłem, że jednak już wolę zamówić dwie hale. Od razu, na jednym rzucie, troszeczkę mi powiedzieli, że właśnie tego, że biorę dwie hale, no to będę miał troszeczkę pustu, bo transport wtedy będzie jako jeden liczony, przez to, że to mowa jest dość. Nie jest to mała inwestycja, no nie oszukujmy się. Więc tak będzie właśnie zrobione.
Taki zamysł właśnie będzie. A czy to wypali, to zobaczymy. Czy później w późniejszym czasie będziemy jeszcze dobrze współpracować z chłopakami, czy właśnie już. Bo wiadomo, jak to może być. Jakaś, ja sobie tu zaraz opuszczę. Sobie tu odepniemy. Tam do domu sobie tu odjedziemy. No mi się zdaje, że nie ma tak źle. Pyk. Ten tak ma nawet głośniej mroczy jak ten duży gejt. Kacie, jaka trochę odjadę, czy on nie nacypie mi jeszcze przyczepa, tą przyczepę? Nie wiem, jakoś ten zimny to jest wskazywane, ale no właśnie, nie wnikajmy w to. Ale żeby tylko to ściąć, sieczkanie odstawić i będzie elegancko. To mi dużo nie zostało. Moim zdaniem. Nie mam nagięcia. Czekajcie, bo mi się okno otworzyło. Dobra, załączmy sobie tak. Czekajcie, tam taką jedynkę miał. Tak mamy, o, jeszcze na godzinę, idealnie. Jak mi to wyszło. Jakbym chciał, ale dobra, jakoś tutaj trzeba się będzie chwilę pomęczyć w mniejszym czasie. Z tym uniatając na pewno. No, a na godzinę to jest idealnie. No ile mamy ogólnie już w tonażu? 2000, czyli myślę, że się tu podgadałem, to myślę, że jakaś tu czwórka będzie, bo to na pewno się troszkę powychodziło, to jest na 100%. Więc powiedzmy, jakieś 95 tysięcy mamy już w silosie. No to myślę, że jeszcze tak ta jedna szczepa powinna mi starczyć. Tak, tak mi się zdaje. Ta jedna szczepa powinna jeszcze mi starczyć. A jak się to uciął? Więc powiem szczerze, no może być wystarczająco. Wystarczająco. Pod tym względem, bo jednak tych sianokrzonek mam też pełno, więc zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wypali. Więc jeszcze co do czego, to jeszcze mniej zianóweczka. Chyba, że Basilos takie zabie. Zobaczymy, zobaczymy, będę myślał zaraz. Co będę do... Jest się ogarniał. Dobra, zobaczymy jeszcze jedną szczepę, bo jedziemy. Jemy i będziemy sobie kłącić. Dobra, teraz tak, pyk. Pyk. Dobra, tak. To już raczej poprzeczniaka nie mam co wycinać. Więcej, teraz tak, cyk, cyk, cyk. Więc możemy sobie grzać. Bez żadnych tutaj problemów. I elegancko. Robota idzie. O kurwa, tak szybko. On się trochę szkel na case trochę przydusił. To może tam jeszcze z 5 ton na tej ziemi, może bym jeszcze utulił ty. Może by nie było źle. Tak patrząc. Nie wiem, będę myślał. No też nie chcę tej kieszonki za dużo robić, bo... wiadomo, że ona i tak później będzie leżała, będzie sprzedawana, bo coś trochę sensu nie ma. Mimo tak się tej hodowli wielkiej zbytnio dłużej nie mamy. Mimo wszystko, więc no co, mamy 400 tysięcy samych w jednej dużej obozie do życia, więc no tam nie jest jakoś tam tragicznie. Miesięcznie tam ubykło chyba 200 rocznie, nie wiem, zobaczymy. Wszystko finalnie wyjdzie. Ale to chyba już kolejnym odcinka w dzisiejszym byłoby to na tyle. Jeśli taki film się spodobał, też jak w ogóle komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.